W PEPie 2040 przyjęliśmy, że będzie to poziom 11 GW mocy zainstalowanej do roku 2040. Z raportu wynika, że są możliwości 3 razy większe, bo aż 33 GW. Do tej pory w tych prognozach rozmawialiśmy o podwojeniu, no 22 GW. No może 25-28 to już jest strefa marzeń, ale 33 rzeczywiście bardzo wysoko, aż nie chce się wierzyć. Na pewno musimy to zweryfikować, ocenić, szczegółowo wejść w uzasadnienie właśnie tych wniosków, które zostały przedstawione. Nie możemy ograniczać rozwoju tego sektora w momencie, kiedy potencjał jest większy. Ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, czy w 100% zgodzę się z postulatami zawartymi, czy z oceną zawartą w raporcie przedłożonym przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej we współpracy z Instytutem Morskim w Gdyni, ale z pewnością musimy wziąć ten raport pod uwagę w pracach nad polityką energetyczną Polski i mam nadzieję, że w dużej mierze postulaty raportu zostaną uwzględnione. Dlaczego? To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Nawet możemy podnieść do rangi suwerenności energetycznej, bo mamy duże źródło energii, które będzie wytwarzane we własnym zasobie energetycznym. Tym zasobem energetycznym jest naturalne dobro, jakim jest wiatr, jakim jest siła wiatru na Bałtyku, a też nie obawiałbym się tutaj sytuacji takiej, że moglibyśmy mieć za dużo tego wiatru. Dlaczego? Bo morska energetyka wiatrowa wszędzie na świecie jest postrzegana jako najlepsze źródło wytwarzania zielonego wodoru, a zielony wodór będzie nam potrzebny już za chwilę, w następnych latach, na pewno pod koniec dekady roku 2030 i w następnych latach 30 do budowy nowej gospodarki nisko- czy zeroemisyjnej, związanej z wykorzystaniem gazów bezemisyjnych. Takim gazem jest wodór w procesie dążenia do dekarbonizacji gospodarki.